Dagmara Moranowska, witam i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. A pogoda w Polsce zacznie kształtować układ niskiego ciśnienia. Do naszego kraju niezmiennie napływają masy ciepłego powietrza. Dopiero w weekend zrobi się nieco chłodniej, ale są też dobre wiadomości, ponieważ jutro nad obszarem całego kraju, a także w naszym regionie pojawią się długo wyczekiwane opady deszczu. Dziś wieczorem, jak i w pierwszej części nocy, zachmurzenie duże od Pomorza przez Warmię i Mazury aż po Małopolskę. Natomiast nad pozostałym obszarem zachmurzenie będzie umiarkowane i małe. Na termometrach w nocy około 4 stopni na wschodzie, 5, 6, 7 w centrum i do 8 stopni na krańcach zachodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje ze zmiennych kierunków. Jutro w ciągu dnia do południa zachmurzenie będzie umiarkowane i małe, natomiast po południu wzrost zachmurzenia i głównie na północy, w centrum oraz na wschodzie pojawią się przelotne, niewielkie opady deszczu. Późnym popołudniem opady deszczu mogą wystąpić także w części południowej regionu i na południowym zachodzie. Na termometrach jutro przyjemna temperatura od 17 stopni na wschodzie przez 18-19 w centrum i do nawet 20 stopni na zachodzie. W naszym regionie dziś wieczorem, jak i w pierwszej części nocy, zachmurzenie będzie jeszcze umiarkowane i małe, ale w drugiej części nocy tych chmur zacznie przybywać. Na termometrach od 4 do maksymalnie 5-6 stopni, wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z północy i z zachodu. Jutro w naszym regionie do południa zachmurzenie umiarkowane, ale po południu wzrost zachmurzenia, niewielkie przejaśnienia jedynie na zachodzie. Późnym popołudniem w naszym regionie przewidywane są przelotne opady deszczu w końcu, a na termometrach od 17 do maksymalnie 19 stopni w Bydgoszczy czy w Inowrocławiu. W sobotę zachmurzenie duże i umiarkowane, w nocy od 3 do 4 stopni, w ciągu dnia chłodniej, bo od 11 do maksymalnie 13 stopni. W niedzielę zachmurzenie małe, w nocy od 1 do 2 stopni, w ciągu dnia na termometrach od 13 do maksymalnie 14 stopni. W poniedziałek również przewaga chmur na niebie, w nocy od 4 do 5 stopni, natomiast w ciągu dnia termometry wskażą od 15 do maksymalnie 17 stopni. Dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia.